z Madrytu? Patrząc tak na gorąco w tym momencie, bo jeszcze 80 rzeczywiście jedzie i tych wydarzeń jest dużo i radości nie mało, chciałbym podkreślić dwie takie postawy młodzieży, które się wczoraj przenikały i do tej wczorajszej Wigilii raz jeszcze z uporem powracam, mianowicie rozmodlenie i entuzjazm. Zauważyliśmy to niesamowicie, kiedy miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, właściwie ten ogromny entuzjazm, zabawa, szał radości młodych, dodajmy w czasie ulewnego deszczu, tak naprawdę ustał. Zapanowała na całym placu ogromna, piękna cisza i taki duch rozmodlenia, kiedy młodzi adorowali Najświętszy Sakrament. Podobnie dzisiaj w różnych momentach mszy świętej proszono o takie o chwilę ciszy, o refleksję. Młodzi wspaniale jakoś wyczuwali potrzebę i też intencję Ojca Świętego. No a z drugiej strony nierozłączny zawsze z młodością jest entuzjazm. I tutaj ta radość dawała o sobie znać, czy to w metrze, czy na placach madryckich, czy w wielu innych momentach, no a zawsze przy obecności Ojca Świętego. I może jeżeli mogę jeszcze, to poszedłbym troszeczkę dalej. Taka też miłość młodych do Piotra, do Benedykta XVI. Ojciec Święty mówił o przywiązaniu do Kościoła, przypominał młodym, że nie ma Jezusa Chrystusa bez Kościoła w znaczeniu przyjmowania i realizowania wiary. Natomiast rzeczywiście proszę zauważyć, że ci młodzi ludzie na to spotkanie z papieżem, które trwa 2-3 dni tak naprawdę, jadą z najdalszych zakątków świata, poświęcając swój wolny czas, często przecież niemałe także sumy pieniężne, jadą po to, żeby być przy papieżu. Gdziekolwiek się pojawi, biegną z radością, potrzebują tego autorytetu Piotra, a jednocześnie wyczuwają, że jest on tutaj widzialną głową Kościoła i namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Ja bym podkreślił jeszcze ten uniwersalny wymiar Kościoła, który objawia się na Światowych Dniach Młodzieży. Dla przeciętnego młodego Polaka, który chodzi do swojej parafii, gdyby zamknął się tylko w strukturach swojej parafii, to ta jego wiara byłaby czasem wiarą rodziców, czasem wiarą proboszcza, czasem wiarą skostniałą, jeśli w parafii dzieje się niewiele. Natomiast kiedy przyjeżdża się tutaj i widzi się to, co ksiądz Albert powiedział, te wiele narodowości świata, prawie 200 narodowości świata. 192 kraje, no a pewnie w tych krajach są także i różne jeszcze tak. Tak, plemiona i tak dalej. Wiele języków świata. Naprawdę powszechność Kościoła, czyli poszerzenie swoich horyzontów w patrzeniu na to, czym jest religia, czym jest chrześcijaństwo i jak Kościół jest piękny, jak Kościół jest bogaty. To myślę, że naprawdę pozostawia takie no, prawie że sakramentalne, niezatarte piętno w sercu tych młodych ludzi i oni później zaczynają również tęsknić za takim Kościołem w miejscach, do których powrócą. I muszę powiedzieć, że w obliczu tych różnych takich troszeczkę opinii, kiedy bardzo łatwo niektórzy młodym stawiają wymagania, jacy oni powinni być, jak powinni się zachowywać, jak powinni się ubierać i tak dalej. No ja tutaj na Światowych Dniach Młodzieży do końca jakoś tak wierzyłem w tę młodzież i faktycznie wczoraj na tej Wigilii ja się nie zawiodłem osobiście. Ten moment właśnie wyciszenia, uklęknięcia, kiedy realizatorzy pokazywali te twarze, na których malowały się te najgłębsze uczucia modlitwy, wiary. No to było coś niesamowitego, to było coś, co poruszyło i nawet wielu z nas, którzy oglądaliśmy te przekazy, które tutaj śledziliśmy razem, włączając się także w tę modlitwę, to było dla nas ogromne też świadectwo. Dla młodych ludzi myślę, że jest ogromnie ważne, żeby się spotkać razem. I okazuje się z tylu kontynentów, z tylu narodów. I my podobnie myślimy. Nie trzeba się wstydzić naszej wiary. Nie trzeba się lękać okazywania tej miłości do Chrystusa. I też nie bać się mówić, że my kochamy Kościół. To rozbrzmiewało dzisiaj w tych dniach na ulicach Madrytu. Tak, na pewno łatwiej wiarę wyznawać w takiej wspólnocie niż później gdzieś w pojedynkę, jak się wróci do klasy, do grupy, gdzie tak naprawdę nikt więcej nie chodzi do kościoła. To jest też potrzebne takie doświadczenie wspólnoty, żeby później była moc i siła na świadczenie także, kiedy się jest jednym przeciwko wielu.
Ja myślę także, że warto wspomnieć o tym wielkim doświadczeniu Kościoła, który zawsze podczas spotkania z Ojcem Świętym się uobecnia. I to jest niesamowite. To, co mówimy o ciszy i o tym powiewie Ducha Świętego, to przecież tak naprawdę świadomość obecności Chrystusa, który jest tam, gdzie się gromadzi Kościół, po prostu, gdzie dwaj albo trzej się modlą. I potem właściwie cały czas ta atmosfera wiary, kiedy papież wskazuje konkretne zadania, kiedy papież stawia wysokie wymagania, a jednocześnie jakieś takie ogromne pragnienie młodzieży, żeby w życiu, żeby swojego życia nie stracić, nie przegrać, żeby go gdzieś przez palce nie przepuścić. I chyba to jest też zadanie i dla duszpasterzy, przede wszystkim dla duszpasterzy, ale oczywiście nie wolno nam zapominać o rodzinach, które są tymi pierwszymi środowiskami. I chyba tutaj też trzeba wspomnieć o trosce rodziców, o wychowaniu dzieci i o współpracy zawsze Kościoła, szkoły i rodziny. A ja chcę pozdrowić wszystkich rodziców, którzy zdecydowali się posłać swoje dzieci, swoją młodzież właśnie tu do Madrytu, czy jako uczestników, czy jako wolontariuszy. Na pewno, drodzy Państwo, jest to kapitalna inwestycja w wasze dzieci i serdeczny Bóg zapłać za to, że w taki sposób się troszczycie. Ja wiem, że z pomocą przychodziły także babcie, dziadkowie, różni inni sponsorzy, więc dla wszystkich naprawdę głębokie ukłony i już zbierajcie na Brazylię. Nie przestają do nas przychodzić wspaniałe SMS-y. Ja pozwolę sobie jeden zacytować. Cudowna młodzież, paradoksalnie, im więcej laickich i liberalnych elit w świecie, tym więcej Boga w człowieku, który przytulił się do krzyża. Młodzi są radykalni w swoich wyborach i w działaniu. Tak więc mamy nadzieję na rozlanie się tej cudownej miłości Chrystusowej na miliony, na miliardy ludzi. Na lotnisku w Barajas Ojciec Święty Benedykt XVI teraz odbywa kurtuazyjną rozmowę z królem Hiszpanii Juanem Carlosem i jego małżonką królową Sofią. I tutaj to podkreślmy tutaj, ojcze Marku, myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie wymóg protokołu etykiety kurtuazji, ale te więzy, jakie łączą dom królewski Hiszpanii ze Stolicą Świętą, są czymś więcej niż tylko kurtuazja. Z całą pewnością rodzina królewska, jak widzieliśmy podczas tej wizyty, starała się zawsze być z Ojcem Świętym, zawsze mu towarzyszyć. Było 5 spotkań, na które właśnie była lub para królewska, król Juan Carlos lub i królowa Zofia, lub też właśnie następca tronu, książę Filip z księżniczką Letycją. Na płycie lotniska też czekają i chcą pożegnać się Ojca Świętego wolontariusze i młodzież, około 2000 osób. I też ta mini gwardia szwajcarska, i 50 w tradycyjnych strojach, 56 chłopców w wieku od 10 do 13 lat. Też towarzyszyli Ojcu Świętemu w różnych momentach w czasie tej wizyty tutaj w Madrycie. Są zebrani także już oficjalni przedstawiciele władz. Tak, tutaj szukam pana premiera, nie widać go niestety. Ale tym razem to... Podkreślmy, że tym razem podczas tej wizyty, w przeciwieństwie do zeszłorocznej wizyty w Hiszpanii, premier Zapatero znalazł czas w swoich wielkich zajęciach, żeby przywitać Ojca Świętego podczas jego przylotu i żeby także później spotkać się z nim na rozmowie. Komunikat oficjalny tam zawierał, zdaje się, te najbardziej politycznie poprawne sformułowania o jakiejś tam ksenofobii i tak dalej. W każdym razie to, co dla nas, tak, no pomijając może to troszeczkę takie żartobliwe odniesienie, to co dla nas jest tutaj znakiem takim otwartości Ojca Świętego, to jest to, że rzeczywiście Ojciec Święty tutaj przy okazji, bo przybył to na Światowe Dni Młodzieży, ale przy okazji także i spotkał się właśnie i z premierem rządu, który reprezentuje zupełnie inną wizję świata i społeczeństwa niż katolicka. Spotkał się z przywódcą opozycji, także jest przyjmowany z honorami bardzo serdecznie przez króla Hiszpanii, przez dom królewski, ale także i były inne wzruszające spotkania. Widzieliśmy także te przekazy spotkania z najmłodszą, tak, najstarszą zakonnicą w Hiszpanii i na świecie, siostrą Teresitą. Siostra Teresita, 103 lata i 84 lata w klasztorze za klauzurą. To jest rekord w ogóle na całym świecie.
też spotkałeś się ze Synem Świętym. I myślę, że też warto jeszcze przypomnieć to spotkanie wczorajsze w Instytucie Świętego Józefa i świadectwo, te słowa tego młodego człowieka, który nie słyszy w zasadzie od wczesnych lat dziecinnych Antoniego. No wzruszyły, myślę, nie tylko obecnych na tym spotkaniu, ale także tych nas, którzy widzieliśmy, tłumaczyliśmy i telewidzów też. Też tak o tym mówiły SMS-y, które przyszły tutaj, czy też e-maile. W kontekście tego można dodać, że także z Polski byli obecni niepełnosprawni tutaj na Światowych Dniach Młodzieży. Taka największa zorganizowana grupa pochodziła z archidiecezji gdańskiej, dokładnie z Pruszcza Gdańskiego, pod wodzą księdza prałata Stanisława Łady, wieloletniego duszpasterza osób niepełnosprawnych. I właśnie oni mieszkali w Monte Principio, tam gdzie był jeden z punktów kateches w języku polskim. W tej chwili właśnie otrzymałem wiadomość, że protokół został zmieniony, protokół pożegnania, ponieważ w tej chwili trwa prywatne spotkanie z Parą Królewską, a później będzie oficjalne pożegnanie. No, czyli to też pokazuje, że jest taka ogromna otwartość. Ojciec Święty odbywa tej wizytę jednak przyjmowany jako ktoś, kto jest tutaj pożądany, chciany, któremu się okazuje bardzo wiele szacunku i można sobie także pozwolić na to, żeby zatrzymać się dłużej z królem i z królową, porozmawiać. Teraz właśnie już ta krótka rozmowa się zakończyła. Dodajmy tutaj radio słuchaczom, że król Juan Carlos, który tutaj podczas Światowych Dni Młodzieży uczestniczył także w kilku wydarzeniach centralnych tych dni, no porusza się troszeczkę, jest kontuzjowany, porusza się o kuli, ma nogę w opatrunku. No to jest też taka dodatkowa okoliczność, że po prostu nie usprawiedliwiał się także tą swoją kontuzją, ale jest przy Ojcu Świętym, okazuje mu tym głębszy szacunek i także te deklaracje o tych więzach serdeczności, miłości pomiędzy Domem Królewskim Hiszpanii a Stolicą Świętą, to nie są tylko puste słowa. I choć było podkreślane, że Ojciec Święty przybywa tutaj w charakterze głowy Kościoła, ma wizytę duszpasterską, to jednak Para Królewska od samego początku traktowała tego wizytę jako wizytę głowy państwa. Także tak w ten sposób przyjęto go w Pałacu Królewskim Starczuela, w rezydencji królewskiej i też wiele gestów ze strony rodziny królewskiej, aby podkreślić właśnie tę godność Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI. No tu przy okazji taki drobny, marginalny szczególik. Wentylatory, które tam kręcą się i my widzimy na ekranie, jakby jakiś dym się tam unosił. To jest, proszę Państwa, mgiełka wody, która w tym klimacie Madrytu, upału, daje tym, którzy są blisko, troszeczkę ulgi. I tak było przy ołtarzu dzisiaj na mszy świętej i tak jest w kilku innych punktach Madrytu. Można to spotkać, takie urządzenia bardzo często i rzeczywiście sprawdzają się. Przynoszą ochłodę, to są tak zwane zraszacze i też część wolontariuszy nosiła takie baniuszki na swoich plecach i właśnie zraszała również pielgrzymów, także to też było jedno z zadań wolontariuszy. Hymn Królestwa Hiszpanii. Tym razem już to powiedzmy tak, jak być powinno i za chwileczkę hymn Stolicy Świętej. To już oficjalny protokół pożegnania Ojca Świętego Benedykta XVI.
Wasza świętobliwość. Dzisiaj kończy się Twoja trzecia wizyta w Hiszpanii z okazji 26. Światowych Dni Młodzieży. Były to 4 dni pełne radości dla wielu młodzieży z Hiszpanii ze świata, która słuchała Twoje słowa, głębokie słowa tutaj na tych gościnnych ziemiach Madrytu. Na placach i ulicach stolicy Hiszpanii, w katedrze Almudenie, konsekrowanej przez Jana Pawła II, tu też na Cuatro Vientos, czy też w Escorialu, otrzymaliście wiele oznak miłości, szacunku. Obok Walencji, Santiago de Compostela i Barcelony. Odtąd Madryt będzie pamiętany jako jedno z najważniejszych miejsc Twojej podróży do Hiszpanii. Sukces i echo po tych Światowych Dniach Młodzieży, celebrowane po raz drugi na naszych ziemiach, praca, owoc pracy wielu osób, wśród których wolontariusze zasługują bez wątpienia na szczególne wyróżnienie. Wszyscy pokazali raz jeszcze światu ten szczery duch gościnności, jaki cechuje społeczeństwo hiszpańskie. Wasza świętobliwość. Skierowałeś do nas słowa miłości i nadziei, a także zachęty, otuchy do młodzieży, która jest wrażliwa na takie uczucie, jak gościnność, jak zaangażowanie i solidarność. Młodzież chce budować świat lepszy, bardziej sprawiedliwy, bardziej solidarny, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego, tak jak tego, czego potrzebujemy wszyscy. Tak, że będzie to świat lepszy, jeśli chodzi o uszanowanie praw człowieka, wolności. Ten świat budowa tego świata potrzebuje dialogu pomiędzy wszystkimi, aby uzyskać zgodę i pokonać kryzys i wyzwania. Obecność wymaga od nas koncentracji na młodzieży, jeżeli chcemy uzyskać zdobyć przyszłość, której oni oczekują. Ta przyszłość będzie lepsza, jeśli położymy ogólne społeczeństwa ponad osoby indywidualne. Jeśli będziemy myśleli bardziej, aby zrobić dobro na rzecz innych, a nie tylko jednostki. Tak jak powiedział Ojciec Święty w San Pablo, te lata, które przeżywacie, przygotowują waszą przyszłość. Żyjcie z entuzjazmem, z radością, ale przede wszystkim z poczuciem odpowiedzialności. Stąd przyszłość wymaga zagwarantowania wolności i praw cywilnych, a jednocześnie przyjąć nieodzowne ofiary, które pomogą w budowaniu współżycia pełnego szacunku pomiędzy istotami ludzkimi. Ojcze Święty, kończę moje słowa, a teraz jeszcze podziękować Ci głęboko za tę nową wizytę w Hiszpanii, tutaj w Hiszpanii, w Madrycie, w autonomii madryckiej. Dziękuję za nadzieję, jaką zostawiłeś w młodzieży. Dziękuję z serca za Twoją miłość i przyjaźń. Szczęśliwej podróży i szczęśliwego powrotu do Rzymu. Dziękuję. Muchas gracias. Wasza Wysokość, Szanowni Przedstawiciele Władz Narodowych, Regionalnych i Lokalnych, Eminencjo, kardynale arcybiskupi Madrytu i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii,
kardynałowie i bracia w biskupstwie, wszyscy przyjaciele, nadszedł czas pożegnania. Te dni spędzone w Madrycie z tak licznymi przedstawicielami młodych z Hiszpanii i całego świata pozostaną głęboko wyryte w mojej pamięci i w moim sercu. Wasza Wysokość, papież czuł się w Hiszpanii bardzo dobrze. Także młodzi, protagoniści tego Światowego Dnia Młodzieży, zostali bardzo dobrze przyjęci tutaj. I w tak wielu hiszpańskich miastach, miejscowościach, które mogli odwiedzić w dniach poprzedzających te dni. Dziękuję Waszej Wysokości za miłe słowa i chęć towarzyszenia mi zarówno w chwili mojego przyjazdu, jak i teraz przy pożegnaniu. Dziękuję władzom narodowym, regionalnym, lokalnym, które przez swoją współpracę okazały wielką wrażliwość dla tego międzynarodowego wydarzenia. Dziękuję tysiącom wolontariuszy, którzy umożliwili pomyślny przebieg wszystkich wydarzeń tego spotkania, różnych wydarzeń literackich, muzycznych, kulturalnych i religijnych festiwalu młodych, katechez biskupów oraz uroczystości pod przewodnictwem następcy Piotra sprawowanym. Dziękuję organom bezpieczeństwa i porządku, a także tym, którzy współpracowali, świadcząc najrozmaitsze usługi, od troski o muzykę i liturgię, aż po transport, opiekę lekarską i też zaopatrzenie. Hiszpania jest wielkim narodem, który w zdrowo otwartym, pluralistycznym, naznaczonym szacunkiem współżyciu społecznym potrafi i może się rozwijać, nie rezygnując ze swej duszy głęboko religijnej katolickiej. Pokazała to po raz kolejny w minionych dniach, ukazując swe możliwości ludzkie i techniczne w przedsięwzięciu tak ważnym i bogatym dla przyszłości, jak pomaganie, pomoc, aby młodzież była zakorzeniona w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. Szczególne słowa wdzięczności należą się organizatorom dnia, księdzu kardynałowi przewodniczącemu Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i wszystkim pracownikom tej dykasterii, jego eminencji kardynałowi arcybiskupowi Madrytu Antonio Marii Rouco Varelli oraz jego biskupom pomocniczym i całej archidiecezji. W sposób szczególny generalnemu koordynatorowi księdzu prałatowi Cezarowi Augusto Franco Martinezowi oraz jego licznym i tak wielkodusznym współpracownikom. Księża biskupi pracowali z zapałem i oddaniem w swoich diecezjach, aby starannie przygotować Światowy Dzień Młodzieży wraz z kapłanami, zakonnikami i wiernymi świeckimi. Do wszystkich kieruję moje podziękowania połączone z modlitwą do Pana, aby pobłogosławił Waszym trudom apostolskim. I mogę nie podziękować z całego serca młodym, że przybyli na ten Światowy Dzień Młodzieży. Za ich radosne, entuzjastyczne i tak intensywne, głębokie uczestnictwo. Mówię im dziękuję i gratuluję świadectwa, które daliście w Madrycie i innych odwiedzanych miastach hiszpańskich. Zachęcam, zapraszam Was teraz do upowszechnienia w każdym zakątku świata radosnego i tego głębokiego doświadczenia wiary przeżywanego w tym szlachetnym kraju. Przekażcie swoją radość, zwłaszcza tym, którzy chcieli tu przybyć, ale nie mogli z tego uczynić z różnych powodów, tym, którzy modlili się za Was i tym, którym obchody Dnia Młodzieży poruszyły serce. Poprzez swą bliskość i świadectwo pomóżcie Waszym przyjaciołom i kolegom w odkryciu, że miłowanie Chrystusa oznacza życie w pełni. Opuszczam Hiszpanię bardzo szczęśliwy i wdzięczny wszystkim, ale nade wszystko Bogu, naszemu Panu, który pozwolił mi świętować ten dzień tak pełen łaski i wzruszenia, tak bardzo pełen dynamizmu i nadziei, wspólne świętowanie wiary,
pozwala nam patrzeć w przyszłość z wielką ufnością, Bożą opatrzność, która prowadzi Kościół przez morze dziejów. Z tego powodu pozostaje on młody i pełen życia, nawet jeśli staje w obliczu trudnych sytuacji. Jest to dzieło Ducha Świętego, który uobecnia Jezusa Chrystusa w sercach młodych każdej epoki. I w ten sposób ujawnia im wielkość Bożego powołania każdego człowieka. Mogliśmy też doświadczyć, jak łaska Chrystusa burzy mury i eliminuje znoszone przez grzech granice między narodami i pokoleniami, aby ze wszystkich ludzi uczynić jedną rodzinę, która uznaje siebie za zjednoczoną w jednym wspólnym Ojcu i troszczy się przez swoją własną pracę i szacunek o to wszystko, co On nam dał w stworzeniu. Młodzi ludzie, quisiera asegurar a los españoles que los tengo muy zapewniam króla i wszystkich Hiszpanów, że będziecie obecni w moich modlitwach. Modlę się zwłaszcza za małżonków i rodziny, które borykają się z trudnościami o różnym charakterze, za osoby potrzebujące i chorych, starszych dzieci, a także za tych, którzy nie mogą znaleźć pracy. Modlę się również za hiszpańską młodzież. Jestem przekonany, że ożywiana wiarą w Chrystusa da z siebie to, co najlepsze, aby ten wielki kraj potrafił sprostać wyzwaniom chwili obecnej i nadal zmierzał drogą zgody, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Z tymi myślami zawierzam wszystkie dzieci tej szlachetnej ziemi w stawiennictwu Dziewicy Maryi, naszej Matki w niebie, i z miłością im błogosławię. Niech radość Pana zawsze wypełnia wasze serca. Bardzo dziękuję. Teraz po tych przemówieniach, których rzeczywiście tutaj przemówienie króla było dość długie, pełne treści, no to jest też warty szczególik taki, warty podkreślenia. Teraz następują już pożegnania z rodziną królewską, pożegnanie członków orszaku papieskiego i życzenia do dobrej podróży tutaj Ojcu Świętemu. A w tym momencie przy Ojcu Świętym był kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. I drodzy Państwo, także za chwileczkę Ojciec Święty Benedykt XVI w towarzystwie pary królewskiej, który tutaj... Do Ojca Świętego podchodzą księża biskupi Hiszpanii, także pracujący w placówce dyplomatycznej, a także księża, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu tutaj w czasie podróży, w czasie wizyty podczas tych 26 Światowych Dni Młodzieży. Do Ojca Świętego dochodzi ksiądz prałat Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski, widzimy go. Który tak dzielnie wczoraj bronił Ojca Świętego przed burzą i deszczem. Cztery parasole naraz. Wiernie towarzyszący kiedyś Janowi Wołowi II, dzisiaj Benedyktowi XVI. Także tutaj wychwytujemy te jeszcze te polskie akcenty, aby też móc ucieszyć się tym, poczuć też taką dumę, zdrową dumę z tego, że również jako naród, jako Kościół służymy tutaj Stolicy Świętej Ojcu Świętemu. A teraz żegnanie Ojca Świętego, przedstawiciele władz parlamentarnych, przewodniczący parlamentu Kortezów Hiszpańskich, José Bono, minister Jauregui, Ramón Jauregui.
No to jest też pytanie o to, o ten kształt życia społecznego, politycznego w Hiszpanii, który ta walka się cały czas toczy, ale w najbliższych miesiącach przyjdzie czas na no jakieś perturbacje, poważne przemiany. 20 listopada mamy wybory, przyspieszone wybory generalne. Do Ojca Świętego podchodzi teraz Anna Botella, to jest żona José Aznara, byłego prezydenta w Hiszpanii. Tutaj właśnie to pytanie w kontekście też i próby na szczęście jakiejś nie mrawej, która nie odbiła się jakimiś, zupełnie tutaj nie została zauważona przez te 2 miliony młodych ludzi, którzy przybyli z całego świata. Próba jakiegoś wykorzystania politycznego także i tutaj obecności Ojca Świętego, jakichś takich, no to się szumnie nazywało manifestacją, ale to było zaledwie kilkaset osób, przedstawicieli skrajnej lewicy homoseksualnej, która próbowała wzniecać jakieś incydenty, to no owszem, każdego trzeba wysłuchać, każdego trzeba szanować, ale no tutaj to, o czym też tutaj zauważyliśmy na początku, nieobecność premiera rządu mówi nam o tym, że jednak troszeczkę się to takim malutkim zgrzytem kładzie, takim małym cieniem, bo przecież to rząd centralny próbował i wymusił zgodę na tego typu incydenty i nie wiem, jaki tutaj cel w tym był, ale na pewno była to jakaś próba wykorzystania politycznego. Czy jakieś punkty zdobyli, czy wprost przeciwnie, no to pokaże przyszłość. Tym bardziej, że jakieś hasła były, próba zniszczenia haseł na tle ekonomicznym, jak myśmy tutaj przechodzili też ulicami Madrytu, były takie ulotki małe, porzucone gdzieś na chodniku. Jezus Chrystus żyje z podatków. Jak to się ma właściwie do rzeczywistości? Właśnie niektóre grupy mniejszościowe, marginalne w zupełności, utrzymywały, że ta podróż papieska jest niepotrzebna, szczególnie w okresie kryzysu, że będzie podróż pokryje podatnik hiszpański, a w tej chwili okazuje się, już Izba Handlowa Madrytu podała, że spodziewają się, że 160 milionów zysku przyniesie tylko ta wizyta po tych dniach tych Światowych Dni Młodzieży. 160 milionów euro. Euro. A przecież wiele osób jeszcze zostaje tutaj w Madrycie, zostaje w Hiszpanii, wiele osób planuje zwiedzić inne części Hiszpanii, pojechać do Walencji, Barcelony. Wobec tego i oczywiście trzeba jeszcze dodać obraz, pozytywny obraz, jaki zostawił Madryt, jaki zostawiła Hiszpania w tych sercach tysięcy młodych ludzi z całego świata. To prawie 200 krajów świata. No to ci, dla których bożkiem jest pieniądz, a ukrywają to upominanie się o tego bożka pod pozorem jakiejś troski, no która jest potrzebna, troski o ekonomię, dobrą gospodarkę racjonalną, no to będą mieli możliwość obcowania z tym swoim bożkiem aż w obfitości, aż nadto. Dzisiaj Federico Lombardi, który jest rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej, dzielił się z dziennikarzami, z nami, pewnymi też obserwacjami. Mówił, że pytano się policji i wszelkich służb, czy były jakieś nieporządki. Okazuje się, że wszyscy są zbudowani. Policja, wszystkie służby mówią, że młodzież zmieniła cały Madryt, przemieniła to miasto. I myślę, że też warto przypomnieć, że 25 lat trwają już te Światowe Dni Młodzieży, to są 26 Światowe Dni Młodzieży. Jak też przypomniał właśnie ksiądz Lombardi, nigdy nie było problemów z tą młodzieżą, która przyjeżdża na Światowe Dni Młodzieży. Nigdy. Natomiast powiedzmy takie mniejsze grupy, do których należy również młodzież, no jednak okazało się, że nie potrafiła stanąć na wysokości zadania. No dodajmy, że to w tych dniach nie w Madrycie. Nie w Madrycie paliły się samochody i nie w Madrycie wybijano szyby sklepowe i rabowano te sklepy, ale to się działo w tych dniach w Londynie, w Berlinie, wcześniej w Paryżu, w Strasburgu, ale akurat te dni nie gościły uczestników Światowych Dni Młodzieży. Może rzeczywiście jest to dobry moment, żeby
media światowe podniosły tę okoliczność, aby wpłynąć również na różne inne organizacje i pokazać, jak rzeczywiście można przyczyniać się w takich zgromadzeniach do rozwoju dobra społecznego, dobra wspólnego. I jeszcze wrócę przez chwilę do tego odczuwania wczorajszego. Prawie 2 miliony osób na tym placu śpiewa, tańczy, kiedy pada ten deszcz. W chwili, ułamek sekundy, wystawienie rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Na placu zalega cisza. Młodzież potrafi się skupić, potrafi się modlić, potrafi się bawić, potrafi spędzić ten czas oczekiwania na papieża, te dwa dni praktycznie na płycie lotniska Quattro Vientos. A teraz pamiętamy i mamy, myślę, pamięci obrazy innych takich zgromadzeń, innej, co się dzieje właśnie wśród grup, ile alkoholu, czasami narkotyków i obraz, jaki później zostaje, właśnie zwłaszcza mieszkańców, czy też media. Czy Marku, ja myślę, że młodzi ludzie, którzy są zakochani w Chrystusie, którzy nie wstydzą się swojej wiary, oni też emanują inną kulturą. Świadomie podsłuchiwałem rozmów młodych ludzi. Powiem tyle, nie usłyszałem przekleństw. To jest chociażby taki malutki znak, jaką kulturę wnosiła ta młodzież, która tutaj przyjechała, aby spotkać Chrystusa. No i dodajmy, że ta młodzież była też gotowa na obcowanie z wysokiej klasy kulturą europejską. Otwarte Muzeum Prado, tłumy młodych ludzi, uczestników Świata Gminy Młodzieży, chciało tam wejść. Ich to interesowało. Te najcenniejsze skarby religijnej sztuki sakralnej Hiszpanii zgromadzone na Drodze Krzyżowej, czy chociażby wczorajsza monstrancja, kustodia El Arfe, no to również było taką okolicznością, no aczkolwiek może drugorzędną, ale to również wpływało i to pokazywało, że pośród tej młodzieży, 2 milionów młodych ludzi, było bardzo wielu takich, do których właśnie ta sztuka przemawiała, oni ten język rozumieli i chcieli także tego języka doświadczać. To rzeczywiście jest też godne tutaj podkreślenia i to nam może troszeczkę też wyjaśnić, skąd prawda, uznanie służb porządkowych dla młodzieży, skąd to, prawda, budowanie się nasze tym świadectwem, bo to są rzeczywiście ludzie, jak sami o sobie mówią, to jest młodzież papieża, to jest młodzież Chrystusa. Ojcze Jacku, chciałbym kontynuować też zagadnienie, które poruszyłeś i zwracam się do ojca Marka. Wydaje mi się, że szczególnie Droga Krzyżowa jakby została ze szczególną intencją przygotowana, aby pokazać, że Hiszpania rzeczywiście ma tożsamość chrześcijańską. Oczywiście, żeby pojechać i zobaczyć te wszystkie właśnie te pasosz, tak zwane pasosz, czyli sceny naturalnej wielkości, sceny męki pańskiej, musielibyśmy praktycznie zjechać w całą Hiszpanię. To po raz pierwszy właśnie w Madrycie, podczas tych Światowych Dni Młodzieży, mieliśmy okazję, aby podziwiać właśnie te wspaniałe rzeźby, niektóre z początku XVII wieku. I myślę, że w tym kontekście warto przypomnieć słowa, które wypowiedział król Juan Carlos podczas powitania Ojca Świętego na lotnisku, aby zrozumieć właśnie ten wymiar kulturalny, religijny Hiszpanii. Właśnie kluczem do tego wszystkiego są jej chrześcijańskie korzenie. I o tych korzeniach czasami się zapomina, czy chce się je wyrugować, czy odciąć. A jednak, no właśnie, nie można zrozumieć historii Hiszpanii, zwłaszcza jej tożsamości, właśnie bez tego odniesienia do chrześcijaństwa, bez odniesienia do korzeni chrześcijańskich. Ja myślę, że to jest takie jasne nawiązanie do słów, które Jan Paweł II w 79 roku wypowiedział na Placu Zwycięstwa ówczesnym, że Polski nie da się zrozumieć bez Chrystusa i chyba można je zaaplikować tutaj w warunki hiszpańskie. A ja sobie podkreśliłem zdanie z tego przemówienia przed chwilą wypowiedzianego przez Ojca Świętego pożegnalnego, że wspólne świętowanie wiary pozwala nam patrzeć w przyszłość z wielką ufnością w opatrzność, która prowadzi Kościół przez morze dziejów. I to tak jakoś naturalnie kojarzy mi się z tym fragmentem Redemptoris Missio, encykliki Jana Pawła II, że u początku, wbrew głosom wielu proroków pesymizmu, u początku nowego tysiąclecia, jak pisał Jan Paweł II, Pan Bóg przygotowuje Kościołowi nową wiosnę chrześcijaństwa, której początek już widać. I chyba tak patrząc na tych ludzi młodych, na ich rozmodlenie, entuzjazm, na wsłuchiwanie się w katechezy, zadawane pytania, szukanie odpowiedzi, chyba widać tę wiosnę. I chyba trzeba w taki sposób z optymizmem patrzeć w przyszłość. Właśnie kamery
telewizyjne może nie wszystko zdołały zarejestrować, ale chociażby tu też i pewnie ksiądz Grzegorz i Albert też potwierdzą, to było w środowisku polskim. Młodzież się spowiadała, ale się okazuje, że tych nawet kapłanów brakowało. Oczywiście tam było symboliczna ilość 200 konfesjonałów, ale wiemy, że w kościołach w całym Madrycie młodzież się spowiadała, prawda? Tak, podczas katechez. Katechezy odbywały się w 262 miejscach równolegle przez 3 pełne dni i w 30 językach, więc ta spowiedź się odbywała naprawdę w każdym z tych miejsc. A oprócz tego właśnie w parku Retiro, w strefie pojednania, gdzie było ustawionych 200 jednakowych konfesjonałów, spowiedź w 12 językach. Proszę Państwa, para królewska domu hiszpańskiego odprowadziła Ojca Świętego do samych stopni trapu, który wiedzie później już do samolotu. To również warty podkreślenia szczegół. I Ojciec Święty w tym momencie, przywitawszy się uprzednio z załogą samolotu hiszpańskich linii Iberia, wszedł do wnętrza maszyny i już tam zajmie swoje miejsce, aby przygotować już bezpośrednio do podróży do Watykanu z powrotem po zakończonych już 26 Światowych Dniach Młodzieży. Może w takim razie powiedzmy jeszcze tylko tyle, za 2 lata Rio de Janeiro i apel do wszystkich, aby już dzisiaj zaczęli przygotowania, żeby później miesiąc przed tym nie łapać się za głowę i mówić, ale to drogo, ale to daleko, a nie ma pieniędzy, nie ma tego. Jak dzisiaj się zacznie przygotowania, to przed wyruszeniem do Rio de Janeiro wszystko będziemy mieli gotowe. I środki finansowe, ale przede wszystkim ducha i serce otwarte na głos samego Chrystusa, który tutaj tak pięknie przemawia. I wolontariusze, którzy będą się wybierali do Rio, oczywiście muszą rozpocząć kurs języka portugalskiego. Wielu z nich już zna, bo to studenci iberystyki albo będą brali teraz jako drugi kierunek, więc mam nadzieję, że z tego grona także nie zabraknie nam osób posługujących w Rio de Janeiro. A Polacy znający język hiszpański z łatwością poradzą sobie z portugalskim. No właśnie, natomiast nie chodzi też tylko o przygotowanie do Brazylii. Chodzi o to, co ksiądz Albert powiedział, o kontynuowanie i podjęcie tych treści, które tutaj Benedykt wypowiedział do młodych. To jest zadanie. To są słowa, które teraz trzeba przekuć w formacje i w spotkania wzajemne. Pytaliśmy właśnie uczestników tych Światowych Dni Młodzieży, Polaków, czego nauczyli się właśnie od Hiszpanów, zwłaszcza ci, którzy spędzili więcej dni tutaj w diecezjach przed przyjazdem do Madrytu. Różne padały odpowiedzi. A księża, waszym zdaniem, czego młodzi Polacy mogli się nauczyć tutaj od Hiszpanów, od kościoła hiszpańskiego, co mogliby zawieść i podzielić się tym właśnie? Ja myślę, że o to trzeba pytać jednak młodych, bo my patrzymy troszeczkę z innej perspektywy i ja osobiście byłem zamknięty praktycznie w kwaterze. Oczywiście też podróżowałem między różnymi departamentami i miejscami, gdzie były przede wszystkim jakieś trudne rzeczy do rozwiązania. Natomiast ja muszę jeszcze posłuchać teraz młodych po powrocie, pozbierać te świadectwa i dopiero wtedy mój ogląd będzie taki pełniejszy. To samo z ksiądz Albert. Tak, z całą pewnością myślę, że tutaj trzeba oddać głos ludziom młodym. Niech to będzie taki ich wyczulenie na to, co tutaj spotkali. Ja myślę, że to jest chyba bardzo dobry trop, dlatego że tak naprawdę oni patrzą swoimi kategoriami radykalnego czasem poszukiwania wartości i szukania autorytetów. Tego na pewno potrzebują. Bez wątpienia dla nich jest nim autorytetem Benedykt XVI. A z całą pewnością wiele tutaj z Hiszpanii wynieśli. To, co mówiliśmy choćby nawet o zwiedzaniu, rzeczywiście muzea były pełne, pełno było turystów z całego świata, nie tylko Polaków. A więc gdzieś ta kultura w jakiś sposób pociąga i zachwyca i rozumiemy też, że kultura jest też kluczem do zrozumienia ludzkości, także przecież i Hiszpanii, i całej historii, i bogactwa, które w sobie kryją jej dzieje. A tak mówiąc bardziej humorystycznie może, to boję się tego, że młodzi Polacy przejmą ten sposób życia hiszpański tutaj, czyli taka wieczna maniana, i takie przesiadywanie do drugiej w nocy, czy do drugiej nad ranem,
Ale w Hiszpanii jest siesta, dlatego też. No właśnie, więc jak to będzie teraz do pogodzenia z polskim harmonogramem pracy, z porządkiem studiów i z zadaniami, które postawią przed młodymi także ich rodzice? Ja myślę, że będą żałowali, że wyjeżdżają z Hiszpanii, kiedy zabraknie im właśnie błękitnego nieba, słońca. Człowiek wstaje w Hiszpanii, zawsze otwiera oczy i widzi to błękitne niebo, to aż ma taką chęć do wstania, chęć do życia, chęć do działania. No, jeżeli... Księdzu Markowi łatwo tak mówić, bo jest już przyzwyczajony do tego słońca tutaj od ponad 20 lat. My natomiast odczuwamy to jako także swoisty dar, ale i ciężar jednak. Wczoraj to niebo nie tylko, że było błękitne, ale i granatowe późnym wieczorem. Natomiast wczorajszy wieczór pokazał, że rzeczywiście Hiszpanie, Komitet Hiszpański ułożył jeden scenariusz, a Pan Bóg miał swoje plany i młodzież wspaniale wkomponowała się właśnie w to, co Bóg przygotował. Taka uwaga odnośnie tego wczorajszego dnia, który rzeczywiście pozostanie dniem historycznym, ta burza, coś, czego człowiek nie mógł przewidzieć. Ksiądz Federico Lombardi dzisiaj też próbował, interpretował, podzielił się właściwie też swoim odbiorem tego i mówi, właściwie ja się tym wcale nie przejąłem, mówi, Ojciec Święty też się nie przejął. Takie próby w życiu muszą być, coś właśnie takiego, co zaskakuje, też nas sprawdza, jacy my jesteśmy. I powiedział, że Ojciec Święty pięknie to przeżył. I on osobiście, jemu ktoś tam doradzał, żeby może powrócić do domu. On powiedział, ja chcę zostać z młodymi, ja chcę zostać z młodzieżą. Tak mówimy o kulturze i duchowości hiszpańskiej, na pewno może troszkę w innym wymiarze niż Goya, Velázquez, El Greco i inni wielcy. W innym wymiarze także częścią tej duszy hiszpańskiej jest piłka nożna. I dlatego zresztą nasze studio znajduje się na przeciwległej stronie ulicy, przy której stoi wspaniały stadion Santiago Bernabeu. A wspominam to dlatego, że dzisiaj także o godzinie 21 na stadionie Estadio Vicente Calderón będzie rozgrywany mecz Hiszpania, reszta świata i wystąpią w tym drużynie hiszpańskiej gwiazdy. Może te nazwiska niewiele powiedzą ludziom no, młodym, 19 czy 20-kilkuletnim, ale tym, którzy już trochę więcej lat mają i futbolem się interesują, coś powiedzą. No to zacytujmy. Paco Buio, Angel Mejías, Tony Muñoz, Santi Denia, Fran González, Alejandro Sánchez, Albert Celades, Carlos Aguilera, Donato Luis Mila, Ruben de la Red, Fernando Sanz i uwaga, Emilio Butragueño. Będą grali dzisiaj Kiko, Cesar Martin, Marcelino, Roberto Fernandozo, Gabi Moya, Quinque Tabaranas i Juan Carlos Pedraza, Diego Tristal, a Raúl Alonso będzie reprezentował światowej młodzieży. Natomiast z drugiej strony staną już może wszystkich nazwisk czytać nie będę, ale przeczytam jedno, które mnie tutaj skłania, że może by pójść na ten mecz, chociaż to nie będzie możliwe. Oczywiście w drużynie gwiazd świata, reszty świata będzie grał m.in. Hristo Stoichkov. Ten mecz się rozegra dzisiaj o 21:00. Przystępne bardzo ceny biletów. 5, 10, 15 euro. Na pewno nie jest to jakaś zaporowa cena, bo podejrzewam, że na mecz Realu Madryt tej klasy, to te ceny biletów są chyba 10 albo 100-krotnie wyższe. Oczywiście, zwłaszcza kiedy Real Madryt gra z Barceloną. Wtedy rzeczywiście ceny są bardzo wysokie. Zatem także i ta część kultury hiszpańskiej, futbol, tutaj zostaje zaprezentowana i to też w takim, na takim dość dużym poziomie. Cały dochód z tego meczu przeznaczony będzie na Fundację Światowych Dni Młodzieży, Fundację Atletico Madryt, która zajmuje się pomocą tym osobom potrzebującym, a całe przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem Gracias, czyli dziękujemy. A dlaczego Fundacja Atletico de Madrid? Ponieważ stadion Vicente Calderón to jest stadion domu, jak gdyby
właśnie tej drugiej drużyny piłkarskiej madryckiej, Atletico de Madrid, południe powiedzmy Madryt. I teraz widzimy, gdzie król Hiszpanii wraz ze swoją małżonką w towarzystwie arcybiskupa Madrytu i arcybiskupa Renzo Frattiniego, nuncjusza apostolskiego tutaj w Hiszpanii. Jeszcze na pożegnanie machają Ojcu Świętemu i my również, gdy samolot zaczyna już kołować do pasa startowego, pomódlmy się, aby ta podróż z Madrytu do Rzymu upłynęła spokojnie, mile, szybko, żeby Ojciec Święty mógł wypocząć i służyć nam dalej tak wspaniale, jak czynił to chociażby przez te ostatnie dni w Madrycie. Powierzajmy Ojca Świętego i wszystkich, którzy podróżują tym samolotem, opiece Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża z Almodeny, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II i wszyscy święci patronowie Światowych Dni Młodzieży, módl się za nami. Dziękuję serdecznie gościom naszego studia Radia Maria i Telewizji TVN w Madrycie. Może tradycyjnie każdy gość w studiu Radia Maria ma takie prawo, przywilej pozdrowień, które popłyną przez tę antenę. Ksiądz Albert Warso, pracownik z Kongregacji Nauki Wiary, Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Bardzo gorąco pragnę pozdrowić ludzi młodych, w sposób szczególny z diecezji radomskiej, z którymi przez laty i przez wiele lat pracowałem. Bardzo gorąco pozdrawiam z Madrytu. Ksiądz Grzegorz Suchodolski, szef Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy dzięki waszym mediom również uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu wiary, a szczególnie moich najbliższych, których pozostawiłem na tyle czasu. Teraz czeka mnie urlop, więc mam nadzieję, że trochę czasu spędzę z moimi rodzicami najbliższymi i to będzie też dla mnie jakiś taki dobry odpoczynek po tym czasie. Ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta, pracujący w Madrycie, tak mnie przedstawiacie na antenie Radia Maria normalnie. Ja pozdrawiam przede wszystkim moją mamę, która słucha tych transmisji, śledzi też na ekranie to, co się dzieje właśnie tutaj w Madrycie w czasie tych Światowych Dni Młodzieży, a także rodzeństwo. Od czasu do czasu dostaje SMS-a, słyszymy Cię albo Cię widzimy, a czasami coś tam też jej podpowiedzą, jak powiedzieć, jak dopowiedzieć, czy też proszą o jakieś informacje właśnie na tematy, o których rozmawialiśmy tutaj w czasie tej transmisji. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają tych transmisji Radia Maria i dziękujemy przede wszystkim za to, że słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji TRWAM, słuchacze innych rozgłośni katolickich, to było Katolickie Radio Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Świdnickiej, Radio Rodzina, Katolickie Radio Diecezji Kaliskiej, także nazywające się Radio Rodzina czy Radio Jasna Góra. Dziękujemy za to, że słuchacze, widzowie tych mediów przede wszystkim ogromną modlitwą przez te dni wspierali Ojca Świętego Benedykta XVI, za to, że także swoim sercem, modlitwą łączyli się z młodymi całego świata, których tutaj przybyło do Madrytu, przypomnijmy, 2 miliony ze 193 krajów na naszym globie. Ojcze Jacku, ja myślę, że chcemy razem też podziękować nade wszystko polskiej młodzieży, która dała wspaniałe świadectwo naprawdę o swojej wierze, o swoim przywiązaniu do Kościoła, do Chrystusa, którzy też dali świadectwo o naszej polskiej kulturze, o naszym narodzie. Też dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich pasterzy, którzy bardzo zachęcali do uczestnictwa właśnie w tych Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie na czele z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, ordynariuszem przemyskim. Drodzy ojcowie, Kończą się Światowe Dni Młodzieży, kończy się nasza transmisja z Madrytu, żegnają się z państwem ojciec Zdzisław Plawka, ojciec Marek Raczkiewicz, ksiądz Grzegorz Suchodolski, ksiądz Albert Warso i ojciec Jacek Cydzik. Oddajemy głos do studia Radia Maria i Telewizji TRWAM w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
teraz i zawsze. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam, drodzy ojcowie, za Waszą posługę i za to, że przez swoją obecność w Madrycie przybliżaliście nam to wszystko, co działo się podczas ostatnich dni w stolicy Hiszpanii. Więcej informacji na ten temat w serwisach informacyjnych w Radiu Maria i w telewizji Trwam. Ja dziękuję również Państwu za uwagę. Żegnając się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. You search for the meaning of life, the powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. State 2011 will take place in Madrid, Spain.